to otoczenie wcześniej czy później zaczyna to zauważać i stawiać sobie pytania. Kiedy znika dziecko, są to zazwyczaj rodzice, którzy wstrzymają alarm i stawiają otoczenie na równe nogi. Zdarza się i tak, że zniknięcie dziecka nikogo przynajmniej początkowo specjalnie nie interesuje. Ale historia, którą dziś chciałabym Wam opowiedzieć, to jeszcze inny kazus. To historia dziecka, które stało się niewidzialne. Kiedy byłam mała, to pewnie tak jak każdy z Was uwielbiałam, kiedy pokazywano lub czytano mi bajki. I ze wszystkich fantastycznych tam rzeczy, typu stoliczku, nakryj się, sezamie, otwórz się, czy innych błękitnych koralików spełniających nasze życzenia. Najbardziej rajcowała mnie czapka niewidka. Uwielbiałam wyobrażać sobie, że taką mam, zakładam, staje się niewidzialna i robię co mi się tylko żywnie podoba. Ale życie to nie bajka. I stanie się niewidzialnym w realu może naprawdę źle się skończyć. Dziesięcioletnia Emma Nimous znika z radarów w maju 2013 roku. Żeby powrócić w pół roku później, w listopadzie, ale do istnienia przywołają nie życie, tylko śmierć. I to w okolicznościach, o których słysząc, przysięgli będą musieli zasłaniać sobie usta ręką, żeby sprostać obowiązującemu na sali sądowej zakazowi okazywania emocji. Kiedy w pierwszym dniu procesu, 24 kwietnia 2019 roku Babcia Robin zeznaje jako świadek numer dwa: Mówi, że wczoraj Emani obchodziłaby swoje szesnaste urodziny. Emani Gabriele Moss przychodzi na świat 23 kwietnia 2003 roku, stając się tym samym członkiem typowej kolorowej rodziny to znaczy takiej, która nawet jeśli nie mieszka pod jednym dachem to zawsze pozostaje razem. Dziadkowie, babcie, wujkowie, ciocie i kuzyni przewijają się przez rodzinną scenę, niczym aktorzy w jasełkach. A jednak, już na początku, tak zwane życie odbiera Emani najważniejszą jej osobę. Bo wkrótce po urodzeniu okazuje się, że jej mama jest do tego stopnia uzależniona od narkotyków. Że nie jest w stanie zapewnić należytej opieki ani Emani, ani pozostałej piątce rodzeństwa. Kobieta sama zrzeka się praw rodzicielskich i te nad Emani przyjmuje całkowicie jej papa Eman Moss. Co do pozostałej piątki, nic o nich nie wiem. Eman Moss to wizualnie spełnienie marzeń każdej chyba kobiety. Wysoki, barczysty mężczyzna, no wprost stworzony na opiekuna. Jednak w tamtym czasie, w 2003 roku, dzieli jeszcze mieszkanie ze swoim przyjacielem Rudim, z którym zaprzyjaźniony jest od 13 roku życia. I mimo braku pokrewieństwa krwi, panowie czują się do tego stopnia związani ze sobą, że mówią o sobie nawzajem kuzyn. Eman musi teraz pracować, ma na utrzymaniu dziecko. To też Emani wzrastać będzie pod czujnym i czułym okiem babci Robin, matki Emana i cioci Sheranis, jego siostry. Dziewczynka wykazuje wszelkie cechy zdrowo normalnie rozwijającego się dziecka. Kocha, chodzić z babcią do parku, na lody, skacze z radości, kiedy ciocia Sheranis zabiera ją do parków atrakcji, na basen. Jest żywa, energiczna, zawsze uśmiechnięta. Jednym słowem, dziecku niczego nie potrzeba do szczęścia. Ale jej tacie już tak. I oto w 2008 roku, kiedy Emani ma 5 lat. Do rodziny Mossów dołącza póki co nieoficjalny jej członek, czyli Tiffany Nicole Bashir. Te piękną, o szerokim uśmiechu i ogromnych oczach kobietę Eman poznał we Freedom Christianity Church. Początkowe flirty zamieniają się w zażyłość i w lipcu 2009 roku para łączy się węzłem małżeńskim w kościele, w którym się poznała i zaczynają życie standardowej rodziny. Eman pracuje jako kierowca w firmie przewozowej, Tiffany pracuje w szkole, ponieważ jest osobą wykształconą, posiada dyplom nauczycielki nauczania początkowego, a Emani rozpoczyna przedszkole. I tak doszlosowują do roku 2010, który okaże się rokiem granicznym w życiu tej rodziny. Po pierwsze, młodzi dochodzą do wniosku, że chcą mieć własne dzieci i mieszkać na swoim. I żeby jak najszybciej zaoszczędzić na te dwie rzeczy, postanawiają przeprowadzić się do babci Perli, matki Tiffany, która w tamtym czasie już udziela swojego dachu młodszej córce Brycznej i jej chłopakowi. Ponieważ ani Eman, ani Perli nie potrafili choćby w przybliżeniu podać, kiedy ta przeprowadzka miała miejsce, w związku z tym nie wiemy, czy druga zmiana, jaka figuruje już pod bardzo konkretną datą, miała miejsce pod dachem Perli, czy nie. Jest 19 marca 2010 roku, kiedy Eman jak zwykle przychodzi do przedszkola. Jak zwykle pomaga młodszym dzieciom zmienić obuwie i przebiega szybciutko do sali zabaw. Tam nauczycielka zauważa na przedramieniach dziewczynki dziwne ślady. Po bliższym przyjrzeniu się widzi je na główce, na barkach, na plecach, na nóżkach, no jednym słowem, prawie że na całym ciele. A ponieważ już wcześniej. Emani zwróciła jej uwagę na siebie tym, że płakała, kiedy nie udało jej się odrobić zadania domowego w klasie. To też nauczycielka idzie z tym natychmiast do dyrekcji, która po zobaczeniu dziecka wzywa policję. I tak oto dochodzi do pierwszej konfrontacji małej Emani ze służbami mundurowymi. To pierwsze spotkanie zakończy się dla niej bardzo dobrze bo dziewczynka trafia na sierżant Diane King. Jest to policjantka wyszkolona w wywiadach, przesłuchaniach z dziećmi i na pierwszy rzut oka ocenia, że dziecko, które przed nią stoi, jest już od dłuższego czasu ofiarą przemocy. Dlatego, że ona w przeciwieństwie do nauczycielek rozpoznała na ciele dziecka różne przebarwienia, blizny, no, które dla niej jasno wskazywały na to, że dziewczynka bita jest już od dłuższego czasu. A w związku z tym Dajen wie, że musi rozpocząć ten wywiad od tak zwanego Spatial Recognition Test, czyli od testu orientacji przestrzennej. Test ten jest niczym barometr, który pozwala policjantom określić, na ile dana ofiara przemocy domowej, czy w ogóle no przemocy. Jest pogubiona wewnętrznie, czyli na ile jej wypowiedzi, jej zeznania mogą być traktowane jako miarodajne. Dlatego, że ofiary przemocy pozostają najczęściej w stosunku do swojego oprawcy w tak zwanym konflikcie lojalności. Krótko i w dużym uproszczeniu, czym jest konflikt lojalności? Jest to mentalna pułapka, w jaką wpada ofiara przemocy. Na skutek złego traktowania, ponieważ jest ona bita no, lub manipulowana, dręczona psychicznie, z powodu czy po prostu no, bez powodu. W związku z tym, nawet jeżeli usiłuje postępować dobrze, to nic nie daje, ponieważ reakcja jest zawsze taka sama czyli ją degradująca i w związku z tym jej wewnętrzny kompas ulega kompletnemu rozchwianiu. Jej ośrodek decyzyjny pozostaje poza nią, na zewnątrz, w osobie oprawcy niestety, od którego, w związku z tym, ofiara staje się coraz bardziej zależna mentalnie. Spatial recognition test składa się z dwóch części. W pierwszej policjanci chcą się zorientować, czy w tym wypadku dziecko potrafi usytuować przedmiot w ich wzajemnym do siebie stosunku. To znaczy, że coś jest pod, nad, za, między, przed i tak dalej. Po drugie, czy dziecko rozróżnia kolory i po trzecie, czy dziecko rozróżnia prawdę od fałszu. I kiedy emani potrafi powiedzieć jak się nazywa z imienia i nazwiska. Kiedy potrafi podać swoją datę urodzenia i szczerze przyznaje, że nie zna jej obecnego adresu domowego. Diane King uznaje jej odpowiedzi za wiarygodne i przechodzi do drugiej części testu, która składa się już z bardzo konkretnych pytań odnośnie no, konkretnej sytuacji tej konkretnej osoby. Konkretne pytania to znaczy, kto, co, jak, kiedy, ile i tak dalej. Nie mogą to być pytania zaczynające się od partykuły 3, ponieważ są to pytania sugerujące, i na takie pytanie można odpowiedzieć tak lub nie. A ponieważ no, dzieci w, w takiej sytuacji nie są skory do zwierzeń, no to najczęściej właśnie w ten sposób załatwiają sobie problem. Ale odpowiedź tak lub nie nie jest żadną informacją. I z odpowiedzi Emani na te konkretne pytania jawi się następująca wersja wydarzeń. Tak, ma ona problem. To znaczy, nie potrafi odrobić zadania domowego w wyznaczonym przez Tiffany czasie, czyli w ciągu pięciu minut. Wtedy Tiffany się gniewa i ją bije. Bije ją paskiem. I w tym momencie Tiffany już zupełnie uwiargarnia się w oczach Diane King, ponieważ ona, znowu, w przeciwieństwie do nauczycielek, od razu wiedziała, że te dziwne ślady na przedramieniach, no i na całym ciele dziecka to nie są jakby pocięciu nożem, bo tak jedna z tych nauczycielek będzie zeznawać, że tak jej się to wydawało, tylko to pasuje bardziej do tego, co mówi dziewczynka, że mianowicie bita jest sprzączką. Równolegle w pokoju obok odbywa się przesłuchanie trzech w międzyczasie sprowadzonych na komendę osób którymi są Papa Eman, Babcia Robin i Tiffany. Oczywiście fokus ustawiony jest na tą ostatnią. Która mówi, że no tak, dziecko nie przykłada się do nauki, nie odrabia należycie zadań domowych i ona kilka razy się zdenerwowała, no i mała dostała, ale to było tylko trzy razy. Na to diktum policjanci kończą z nią rozmowę. No bo jeżeli ona, wiedząc, że oni przed chwilą to dziecko widzieli, kłamie im w żywe oczy o trzech razach, no to tym sobie nikt punktów nie nabija, rozmowa się kończy i Dian King interweniuje natychmiast w komórce odpowiedzialnej za pomoc ofiarom przemocy domowej, która też błyskawicznie podejmuje dwie decyzje. Pierwsza dotyczy Tiffany, która od tego czasu, czyli od marca 2010 roku. Jest zawieszona na pięć lat w prawach do wykonywania wyuczonego zawodu? A druga decyzja dotyczy Emani, która może wrócić do babci, ponieważ ta przejmuje prawa rodzicielskie nad swoją wnuczką. Emani wraca i rozkwita. Kończą się jej ataki płaczu, kończą się problemy z nauką, dziewczynka znów jest jak dawniej żywym srebrem. Niestety to nie będzie tak, że od tej pory Emani żyć będzie długo i szczęśliwie. Bo już w pół roku później, we wrześniu 2010, Eman otrzymuje na skutek swoich usilnych starań z powrotem prawa rodzicielskie nad Emani i ta wraca do papy, a konkretnie do Tiffany. Od tego momentu, choć nikt jeszcze o tym nie wie, łącznie z Emani. Będzie ona schodziła na coraz dalsze plany, aby w końcu zniknąć. Babcia Robin i ciocia Sharanis powiedzą, że w tym odstępie czasowym od września 2010 do maja 2013 widzieć będą dziewczynkę dwa razy. Pierwsza po temu okazja nastąpi wroczek Tristana, pierworodnego Emana i Tiffany czyli 6 listopada 2011 roku, bo on się urodził 6 listopada 2010, a druga to Dzień Matki, czyli w Stanach Zjednoczonych 8 maja 2013 roku. I to drugie spotkanie to dla obu kobiet jedna wielka czerwona flaga. Szeranis powie, że nie rozpoznała swojej bratanice. Z ekstrawertyczki, z dziecka żywiołowego, radosnego stała się wycofaną, zamkniętą w sobie dziewczynką, która w czasie całego spotkania odezwała się może dwa razy. Ale to, co jako pierwsze rzuca się kobietom w oczy, to zewnętrzny aspekt wyglądu dziewczynki, a konkretnie jej włosy. Emani była szczęśliwą i dumną posiadaczką. Gęstych, długich, kręconych włosów, które upinała w trzy warkoczyki, dwa po bokach i jeden z tyłu. Tymczasem teraz Szelanin powiedziała, że to nawet nie można było tego nazwać krótką fryzurką. To wyglądało tak, jakby ktoś dopadł dziecko w ciemnym zaułku i zrobił ciachciach. -ciach. Na tę okoliczność babcia Robin natychmiast konfrontuje Tiffany. Co zrobiłaś z jej włosami? I słyszy w odpowiedzi. Kto postępuje brzydko? Ten wygląda brzydko. Kolejne miesiące czerwiec, lipiec, sierpień to będzie jeden wielki szturm obu kobiet do urzędników, aby ci z powrotem oddali Emani pod opiekę babci Robin. Coś w tej rodzinie jest nie tak. Jest oczywiste, że gdyby wiedziały o tym, co się dzieje w domu ich syna i brata, to z pewnością poczyniłyby te kroki o wiele wcześniej. Ale czy to by coś dało? Zeznania dwóch policjantów w drugim dniu procesu niestety, ale sprawiają, że myślę, że wątpię. Policjanci swoimi zeznaniami cofają nas wstecz o 10 miesięcy do lipca 2012 roku. Pierwszy zeznaje David Hill. Dnia 2 lipca 2012 roku został wezwany z numeru 911 do ostrzeżonego osiedla, gdzie dozorca tegoż osiedla powiedział mu, iż jest u niego w biurze dziewczynka, która mówi, że nie chce wracać do domu i się przy tym upiera. David Hill natychmiast udaje się pod wskazany adres. To był ten moment, kiedy Mossowi wyprowadzili się od babci Bashir. Te przeprowadzki i wprowadzki kolejne do niej uskuteczniali oni kilka razy i to był właśnie ten moment, kiedy jakby no, wynajmowali własne lokum. Po przybyciu na miejsce policjant rzeczywiście zastaje Emani, bo to o nią oczywiście chodzi w biurze zawiadowcy tego osiedla. Prosi ją o podniesienie pod koszulka, nie widzi żadnych śladów agresji. Dziewczynka mówi mu szczerze, że nie wie o co chodzi, ale Tiffany znowu jest na nią zła i ona boi się, że zrobi to samo co tydzień wcześniej czyli że przywiąże ją do krzesła i wstawi pod lodowaty prysznic. I że nie, nie chce wracać do Tiffany. David Hill pozostawia dziecko z dozorcą i idzie pod wskazany numer mieszkania. Tam pani domu z małym Tristanem, no wtedy półtora rocznym i zaawansowanej ciąży mówi zrezygnowana: „Że no tak, odkąd ojciec dziewczynki zdecydował się na małżeństwo z nią, ta gorzknieje. Sytuacja pogorszyła się, kiedy na świat przyszedł Tristan, o którego ona jest bardzo zazdrosna, którego nie lubi. No, a teraz. No, bo pan policjant widzi, ja za dwa miesiące mam termin. Kobieta jest zrezygnowana, nie wie co począć. Oba zeznania wydają się Davidowi Hill spójne, logiczne. No, rzeczywiście, ojciec dziecka całymi dniami jest w pracy. Kobieta tutaj z jednym małym dzieckiem, z drugim w ciąży, no już zaawansowanej, pierwsze dziecko nie jest jej i być może rzeczywiście małej Emani brak już tej uważności, tej uwagi, którą miała wcześniej, no ale trudno też mieć o to pretensje do kobiety. Ponieważ nie ma śladów przemocy na ciele dziecka, należy potraktować to no jako kryzys dziewczynki, no ma do tego prawo. Ale nie ma żadnych powodów do interwencji. I David Hill zawraca Emani do domu. W trzy tygodnie później, 25 lipca, Don Kieśne, to kolejny policjant z drogówki, zostaje wezwany z numeru 911 na strzeżone osiedle przez niejakiego Emana Mose, który wróciwszy z pracy o 23.30. Dowiedział się od swojej żony, że dziewczynka uciekła z domu. I szukali jej długo, nie mogli znaleźć, w związku z tym on bardzo prosi policjantów o pomoc. Kierśna udaje się z kolegą pod wskazany adres, i podczas kiedy kolega, z sąsiadami i dozorcą szukają po osiedlu dziewczynki, ten przeprowadza wywiad z małżonkami, którzy nie tyle nawet zdenerwowani są tą sytuacją, co zrezygnowani i zażenowani. Tiffany znowu wzrusza ramionami, mówiąc, że no to nie jest pierwsza jej ucieczka w tym miesiącu z domu. Ja około 21.30 byłam w bieliźniarni, zajmując się praniem, a Emani nie myła naczynia w kuchni. Nagle usłyszałam plaśnięcie drzwiami, wybiegłam na mieszkanie, Tristan był w łóżeczku, ale w mieszkaniu nie było Emani. No więc wyleciałam za nią, zaczęłam ją szukać po osiedlu, no ale pan widzi, jakim jestem stanie. Trudno mi ym, tak cały czas za nią gonić i wróciłam do domu. Nie wiem, co zrobić. Ja jej karać nie mogę, jestem pod nadzorem sądowym. Do ewentualnych kar uprawniony jest tylko jej papa. Nie mogę i zresztą też nie chcę. Ale nie wiem, co robić w tej sytuacji. Około godziny później, o 24.45, jeden z sąsiadów znajduje Emani śpiącą w krzakach, na terenie tegoż osiedla. Uwagi dona Kierśnera nie zwraca w ogóle fakt, że wtedy, kiedy, kiedy Tifa nie udała się przed dziesiątą na poszukiwania Emani, która znikła z mieszkania. I sama przyznała, że po około 10 minutach, no czyli jakiś kwadrans, 10 przed 10, była już z powrotem w domu, że nie zadzwoniła wtedy po policję, tylko odczekała no prawie że dwie godziny, aż mąż o 23.30 wróci z pracy, i dopiero wtedy powiadomili policję. Odnaleziona Emani nie chce z nim już w ogóle rozmawiać. Czyli Emani jednak szybko odrabiała lekcje, prawda? Po drugim lipca wie już, że nie każdy policjant to Diane King, że skoro nie ma śladów na jej ciele, to nie ma sprawy. I wszystko się potwierdza. Kiedy Kielśner skonstatował, że nie ma śladów przemocy na ciele dziecka, zawrócił ją po prostu do domu. No i najwyraźniej Tiffany też wyciągnęła wnioski z tych dwóch wizyt. Bo ta drastyczna zmiana w zachowaniu, w sposobie bycia, jaką zaobserwowały babcia i ciocia w dniu matki 2013, domyślamy się, czym była spowodowana. Po prostu policjanci oczywiście mimo woli, nieintencjonalnie, ale potwierdzili słuszność nowych metod Tiffany, dopóki nic nie widać, może robić z dzieckiem co chce. W czerwcu 2013 roku Eman i Tiffany ogłaszają Urbi et Orbi, że ponieważ dorobili się już na tyle, iż mogą wziąć kredyt, w związku z tym przeprowadzają się na swoje, do veranda City House. Jest to takie jedno z lepszych osiedli na obrzeżach Lawrenceville, w którym mieszkają. Domy tego osiedla no, przypominają do złudzenia domy prywatne. Ale to nie są domy prywatne, są w nich wydzielone mieszkania, i Państwo Mołs przeprowadzają się do jednego z lepszych takich mieszkań, gdzie będą mieli dwie łazienki, kuchnię, salon i trzy sypialnie. A w związku z tym Emani otrzyma swój własny pokój. I w związku z tym nie będzie ona już chodzić do szkoły, będzie ona mianowicie poddana edukacji domowej. Ciocia Szeranis. Podsumuję to krótko. Decyzja kompletnie bez sensu. Tiffany ma już dwoje dzieci. Dwu i pół rocznego Tristana, prawie że roczną Emmę, która urodziła się 23 września 2012, no więc kobieta ma co robić. Poza tym niespecjalnie dogaduje się ona ze swoją pasierbicą, która z kolei kocha chodzić do szkoły. Emani z niecierpliwością oczekiwała nowego roku szkolnego, spotkań z nauczycielkami, z kolegami, koleżankami, nowych podręczników, nowych przyborów do pisania. Nowy rok szkolny to było dla niej jak Boże Narodzenie. No ale taka jest decyzja jej opiekunów, jej rodziców. Decyzje te może nie z oburzeniem, ale ze smutkiem odbierają nauczyciele. To właśnie oni skreślą nam taki psychologiczny, ludzki portret Emani. I tak jej wychowawczyni, nauczycielka matematyki, ze łzami w oczach rozpocznie zeznanie o tym, że mieć taką uczennicę jak Emani w swojej klasie to błogosławieństwo. Liza Nile nigdy nie zapomni jej pięknego uśmiechu. Tego, że ulubionym jej przedmiotem były zajęcia sportowe, ulubionym kolorem był kolor różowy, a ulubionym tematem był jej braciszek Tristan, z którego była bardzo dumna i którego bardzo kochała i o którym opowiadać mogła bez końca. Liza potwierdza, że rzeczywiście zauważyła problemy z nauką, jakie miała Emani, i dlatego przydzieliła ją do grupy wsparcia, gdzie zdolniejsi uczniowie pomagali tym mniej uzdolnionym. Szybko jednak wyszło, że problemy dziewczynki z nauką są nie tyle natury intelektualnej, co raczej organizacyjnej. Więc dzieci pomogły jej, pokazały jej, jak radzić sobie samemu z daną partią materiału. Uczyły ją po prostu, jak się uczyć. To, co jednak największe wrażenie zrobiło na matematyczce, to fakt, że Emani zawsze stawała w obronie dzieci, którym dokuczano, w obronie dzieci słabszych. Oraz, że interesowało ją właśnie te dzieci, które dokuczały. Interesowało ją trudne dzieci. Wychowawczyni cytuje tu liścik, jaki Emani napisała do jednego z takich dzieci. Daj spokój. Nie warto się cały czas kłócić. Hej, a może się zaprzyjaźnimy? I tak, kiedy we wrześniu 13 roku Emani nie pojawia się w szkole, nikogo jej nieobecność tam nie dziwi. Również i rodzina, to znaczy ani babcia Perli, ani babcia Robin, nie odwiedza Mosów na ich nowym mieszkaniu, no dając im czas na wykokoszenie się w tymże. Jedynie babcia Perli od czasu do czasu dosłownie przez balkon przerzuci fanie jakieś pieluchy czy inne odżywki, ale to tyle. Nowi sąsiedzi z rozrzewnieniem obserwują nową czteroosobową rodzinę. On całymi dniami pracuje. Ona wychodzi z dziećmi najwyżej na spacery. Jedynie w weekendy widzą ich w komplecie. Kiedy mama, tata i dwoje dzieci wychodzą na pikniki, na większe zakupy, życie niejako toczy się dalej normalnie, bez problemów. Do dnia 2 listopada. W dniu tym detektyw Flynn odbierze telefon z numeru 911, bo niejaki Eman Moss prosi o niezwłoczną interwencję policji, ponieważ jego dziecko nie żyje. Flynn natychmiast wsiada do samochodu i z tego samochodu jeszcze dzwoni do Emana i pyta, co się właściwie stało. Jak wygląda dziecko, w jakim jest stanie, czy on jest pewien w ogóle tego, co mówi. Na to Eman odpowiada, że no on właściwie, no tak, on właściwie widzi swoje dziecko, bo stoi z telefonem właśnie na swojej werandzie, z której rozpościera się widok na parking. A przy tym parkingu stoi metalowy kubeł na śmieci. I tam znajdziecie moją córkę, martwą. Detektyw Flynn będzie się męczył z Emanem do wczesnych godzin przedpołudniowych. W tym czasie jedna ekipa kryminalistyczna rzeczywiście odkrywa zwłoki dziecka w kuble na śmieci i natychmiast w trybie błyskawicznym przesyłają ciało. Na sekcję zwłok. Inna ekipa zabezpiecza mieszkanie i dokumentuje je. Będzie to bardzo osobliwa dokumentacja. Żadnych noży, żadnych sznurów, żadnych kajdanek. Zero krwi. Zobaczymy szafka po szafce, półka po półce opfotografowaną kuchnię Tiffany oraz pokój Emani. Jeszcze tego samego dnia. Gruntownie prześwietlone zostaną telefony Tiffany i Emana, a konkretnie ich rozmowy oraz wiadomości głosowe i tekstowe. I to właśnie to źródło telefoniczne oraz częściowo zeznania Emana, dadzą nam wgląd w to, co się działo w październiku 2013 roku w nowym mieszkaniu państwa Mosów Veranda City House. 3 października. Tiffany do Emana. Jak będziesz wracał, kup mi burgera. 8 października. Tiffany wysyła Emanowi zdjęcie kurczaka z ryżem. 10 października. Tiffany do Emana. Ona znowu oparzyła sobie tę cholerną nogę. 13 października. Twojej znów narobiło w majtki. 14 października. Ta Twoja znowu narobiła na dywan i nie chce po sobie posprzątać. 24 października. Eman wraca z pracy o 16 i zastaje Emani w Wannie, przy której stoi Tyfani. Dziewczynka nie potrafi usiedzieć sama. Gałki oczne. Uciekają jej do tyłu. Nie jest w stanie w ogóle nic powiedzieć, chociaż bardzo się stara. Eman bierze córkę na ręce i zanosi ją do jej pokoju, gdzie składa ją w jej łóżku. 27 października. Tiffany wymienia z Britney zdjęcia, na których kobiety informują się nawzajem o kreacjach, jakie przewidziały na ten wieczór, bo jest to dzień urodzin Britney. I kobiety razem z ich matką Pearlie wybierają się wieczorem do restauracji. Tego samego dnia, 27 października po południu, Tiffany do Emana. Chodzi za mną czekolada. Kupisz? Upiekę ciasteczka. 29 października do południa Tiffany wysyła Emanowi zdjęcie Lazani z podpisem WŁAŚNIE gotuje. Tego samego dnia, 29 października 2013 roku, Cifani dzwoni do Emana. – Ty słuchaj, ona nie żyje. Eman zjawia się w domu jak zwykle po szesnastej, no na obiad i tak dalej. Tym razem jednak kieruje się wprost do pokoju córki. – Ale drogę zagradza mu Tristan, dostał dzisiaj nowe klocki i nie odpuści papie dopóki ten ich nie obejrzy. Eman przykłóca więc przy dziecku, podziwia razem z nim klocki, po czym bierze go na ręce i zanosi mamie na kanapę, dlatego że Tristan bardzo lubił oglądać bajki na Netflixie. I podczas gdy Tiffany wstaje, no żeby jednak nakryć do stołu na obiad o kolację, Eman udaje się do pokoju córki. No, wziąłem ją za rękę, żeby zbadać puls, Zimna już była. Takiej odpowiedzi udzieli on mecenasowi Potter, kiedy ten na sali sądowej zapyta go: Jak rozpoznał, że dziecko nie żyje? Po czym Eman wraca do salonu, do jadalni, gdzie żona czeka już z lasanią. Jak wiemy, na narady nie ma za dużo czasu. Eman zaraz musi wychodzić do kolejnej pracy. W związku z tym, niewiele się zastanawiając, ładuje Emani do swojego wana i udaje się z jej ciałem do drugiej pracy. Na drugi dzień, czyli 30 października, obydwoje państwo MOZ udają się na zakupy, ale każdy w innym kierunku. Eman cały czas z ciałem Emani w swoim wanie wybiera się do Walmartu, gdzie kupuje metalowy kubeł na śmieci, czarny worek na śmieci. Kostki węglowe i substancję łatwopalną. To mu oczywiście zabiera całą przerwę jego w pracy, w związku z tym nie jedzie do domu na obiad, tylko do kolejnej pracy z całym tym ekwipunkiem i ciałem córki w Wanie. Gdy tymczasem Cięfani udaje się do pobliskiego butiku z pościelą Sorry, nie zanotowałam sobie to jest jakiś konkretny butik, gdzie można nabyć no, po prostu całe wyposażenie do sypialni? To nie jest żadna sieciówka. W każdym razie Tiffany zadbała o to, żeby pokój po Emani wyglądał jak nowy. Jak się potem okaże, nie do końca jej się to udano, ale kobieta stara się jak może. Kupuje nową pościel, wraca do domu, obraca materac do góry nogami, najpierw go czyści, ponieważ zostają jednak pewne plamy. Przewraca go na drugą stronę. Łóżko i pościel zostają obleczone w nową pościel. Na drugi dzień mamy Halloween, 31 października. Najwyraźniej nastrój tamtego wieczoru udzielił się Emanowi, ponieważ uznał, że jego córka zasługuje też na jakiś performance. Wyciąga ją z wana, zabiera z powrotem do domu, gdzie zawija ją w prześcieradło i składa w ich pokoju komputerowym. Po czym on wraca do pracy, a Tiffany przesyła siostrze Bricznej zdjęcia ze swoimi dziećmi, które no, wyposażone są w piękne nowe stroje na Halloween, wyglądają taśnie. widać, że są to dzieci szczęśliwe. I udają się na peregrinacje po sąsiadach w celu uzyskania jak największej ilości słodyczy. To jednak nie koniec atrakcji. Na następny dzień, 1 listopada, dzieci dowiadują się, że dziś będzie ognisko. I rzeczywiście, późnym popołudniem, tak pod wieczór, Państwo Mołs załadowują dzieci, ciało Emani i cały ekwipunek nabyty w Walmarcie, do i rozpoczynają wycieczkę po mieście, a właściwie po jego peryferiach, w poszukiwaniu miejsca odpowiedniego na ognisko. Wreszcie, kiedy się już prawie że ściemniło, znajdują przy jakimś parku dobrze ubity kawałek ziemi, na którym ustawiają kosz i wypełniają go warstwowo. Idą kostki węglowe, substancja łatwopalna, ciało Emani, kostki węglowe, substancja łatwopalna. Następuje podpalenie, no i oczekiwanie. Ponieważ jednak z kosza wydobywa się więcej dymu niż ognia, dzieci zaczynają się nudzić. No to są małe dzieci, więc zaczynają hasać, rozbiegają się po tym placu. Eman jeszcze raz podpala czy tam dokłada tych kostek węglowych, nie wiem. No, w każdym razie stara się, żeby wreszcie ogień się pojawił. Jednak z kosza bucha dym, nie ogień. Tiffany zaczyna się już naprawdę niecierpliwić, bo dzieci brykają już na całego, ognia bowiem nie ma jak nie było. A w dodatku obserwuje, że z Emanem zaczyna się coś dziać. Trzeźwo więc zauważa, żeby obrócili się tyłem i zajęli się dziećmi, co też czynią, ale no po kilku minutach jest jasne, że z tego ogniska to dzisiaj raczej nic nie będzie. Dobra, fani zarządza odwrót, pakują nadpalone ciało z powrotem do wana, dzieci do wana i do domu. Jest jednak dla nich jasne, że oni już tego ciała do domu wnieść nie mogą. To już jest jednak kilka dni po śmierci. Trzeba wreszcie coś z tym zrobić. W związku z tym ustawiają ten kosz przy parkingu, gdzie z kolei znowu następuje pewna trudność, bo ciałko zaczyna wystawać z tego kubła. Na szczęście trzeźwaci fani zauważa że no może po prostu wystarczy połamać pewne kości, nie, no to wtedy już nic nie będzie wystawało. No i miała rację. Eman łamie pewne kości, ciałko ostatecznie osuwa się do kubła, nie wystaje, kubeł zostaje przyklapnięty klapą i rodzina wreszcie może oddać się codziennym, wieczornym rytuałom. Podczas kiedy Tiffany oddaje się cyklowi pod tytułem Kąpiel, kolacja, kołysanka, zauważa, że Eman jest, no jakby, nie ten Eman. Coś się z nim dzieje, więc znowu stawia go do pionu. Chcesz zachować dzieci? No to się weź w garść. Eman bierze się w garść i pozostaje w niej do drugiej nad ranem. Nie może spać, wstaje, wychodzi na werandę i dzwoni do Rudiego i o wszystkim mu opowiada. Przyjaciel w jednej sekundzie rozumie, że jeśli Eman chce wyjść z tego cało, to musi zadzwonić i zrobić to, co zrobił, ale pod adresem policji. I kategorycznie nakazuje mu to właśnie zrobić. Tiffany zauważa, że straciła kontrolę nad biegiem wydarzeń. W związku z tym pakuje dzieci i ucieka z nimi, a Eman dzwoni na policję. I to jest właśnie ten moment, kiedy kontaktuje się z nim detektyw Flynn, który za pół godziny pojawi się w mieszkaniu i rozpocznie się przesłuchanie Emana. Tiffany będzie przez kilka godzin błądzić z tymi dziećmi z samochodem po Lawrenceville, aż wreszcie sama zaczepi jakiegoś policjanta na drogówce. I powie, że to ona jest tą, którą poszukuje dziś cała policja miasta. Jak już powiedziałam, detektyw Flynn spędził prawie całe przedpołudnie na przesłuchiwaniu Emana Moussa. Ale tak naprawdę rozstrzygające były wyniki sekcji zwłok, które śledczy otrzymali jeszcze tego samego popołudnia od pani patomorfolog dr Stauffenberga. Doktor Stauffenberger przedstawia nam się jako osoba, która dokonała w swoim życiu na tamten moment, czyli na dzień 20 kwietnia 2019 roku, 3844 autopsje, a w sądzie zeznawała jako ekspert 222 razy. Następnie informuje nas ona, że sekcja zwłok to po pierwsze obdukcja, w zewnętrznej powierzchni ciała, a po drugie otworzenie tegoż. Dokonuje się to trzema liniami. Dwie z nich idą od ramion, od prawego i lewego aż po mostek, a stamtąd jedną linią do przepony. W ten sposób lekarze otrzymują dostęp do najważniejszych organów wewnętrznych danej osoby. Dr Stauffenberger mówi, że wczesnym rankiem dnia 2 listopada została ona wezwana w trybie pilnym na dokonanie sekcji zwłok dziesięcioletniej Emanii Gabriele Mose, której ciało otrzymała ona w metalowym kuble na śmieci opakowane w czarny foliowy worek na śmieci. Dziewczynka ważyła 14,5 kg, podczas gdy waga przeciętnej zdrowej dziewczynki w jej wieku Powinna wynosić 24 kg. Jako obrażenia dokonane postmortem, dr. Stauffenberger wyróżniła obrażenia zewnętrzne, to znaczy mocno podpalona prawa strona ciała, bardzo mocno przypalone stopy i ręce. Do obrażeń odniesionych antemortem, przed śmiercią, mocne drugiego stopnia poparzenie na brzuchu i odleżyny. Wątroba dziewczynki ważyła 342 gramy, a powinna między 720 a 900 gram. Nie miała praktycznie mięśni, nie mówiąc już o tkance tłuszczowej. Pani doktor powie wprost, że to właściwie nie było ciało, to były skóra i kości. W organizmie dziewczynki zdiagnozowała ona bardzo mocne stężenie azotu mocznikowego, co wskazuje na niewydolność nerek. Organy wewnętrzne, praktycznie w zaniku, skóra i kości, bez mięśni i tkanki tłuszczowej oraz bardzo wysokie odwodnienie to jest to, czym dr Stauffenberger uzasadnia swoją końcową diagnozę. A ta brzmi Zabójstwo przez zagłodzenie. Patomorfolog wyróżnia no, za medycyną sześć faz śmierci głodowej: Faza pierwsza odczuwanie głodu i poszukiwanie jedzenia. Faza druga zmęczenie, apatia, niezdolność do wykonywania podstawowych czynności. Faza trzecia utrata wagi i energii. Faza czwarta bezruch przechodzący w letarg. Faza piąta zanik systemu odpornościowego, a co za tym idzie występowanie wewnętrznych infekcji co bezpośrednio prowadzi do fazy szóstej, czyli śmierci. Na pytanie Mecenasa Potera skąd ta diagnoza zabójstwo przez zagłodzenie? Lekarka odpowiada to znaczy, przypomina, że po pierwsze Człowiek bez, że dorosły człowiek bez jedzenia i picia może przeżyć od 8 do 21 dni. Bez samego jedzenia może przeżyć 2 miesiące. Jeżeli więc widzi ona 10-letnie dziecko, które waży 14 kg zamiast 24, które nie ma tkanki mięśniowej, które ma 32 stopień odwodnienia, i organy wewnętrzne właściwie w zaniku i kiedy dowiaduje się, że dziecko to mieszkało w komfortowym mieszkaniu, w rodzinie 3 metry od świetnie wyposażonej kuchni jej macochy to to oznacza dla niej, że to dziecko zostało pozbawione jedzenia nieakcydentalnie na przykład, no tak jak to niektórzy jeszcze dzisiaj karają dzieci zmniejszonymi porcjami jedzenia czy od czasu do czasu nie dostaniesz słodyczy? Tylko to dziecko po prostu nie dostawało już od dłuższego czasu w sposób metodyczny, systematyczny ani nic do jedzenia, ani nic do picia. Jeżeli w związku z tym dziecku nie zapewnia się tak podstawowych potrzeb, to wskazuje na intencjonalność czynu, a nie jego incydentalność. Stąd diagnoza zabójstwa. Słowa pani patomorfolog znajdują potwierdzenie w zdjęciach epi, ekipy kryminalistycznej, która pokazuje świetnie wyposażoną kuchnię Tiffany w świeże produkty, w półprodukty, w mrożone produkty i napoje wszelkiego rodzaju. Kuchnia ta była oddalona dokładnie o 3 metry od pokoju, w którym spędzała swoje ostatnie miesiące Emani. Na podstawie wiadomości głosowych i tekstowych z telefonów państwa Mos, dokumentacji fotograficznej ich mieszkania w Veranda City House, sekcji zwłok oraz zeznań częściowo zeznań Emana, śledczy odtwarzają następującą wersję wydarzeń, jaka miała miejsce w tamtym mieszkaniu we wrześniu, a zwłaszcza w październiku 2013 roku. Po przeprowadzce do nowego mieszkania Emani go już nie opuszczała. Nie tylko, że nie opuszczała mieszkania, ale najprawdopodobniej nie opuszczała, a na pewno zabronione jej było opuszczanie jej pokoju. Szefowa ekipy kryminalistycznej, która dokumentowała mieszkanie, powiedziała, że jak otworzyli drzwi do pokoju Emani, to zanim cokolwiek zobaczyli musieli się cofnąć. Bo uderzył w nich ostry odór uryny. To oznacza dwie rzeczy: że dziewczynce nie wolno było korzystać z ubikacji przypomnijmy, w tamtym mieszkaniu były dwie łazienki oraz że Tiffany, no wiedziała, że ma do czynienia z rezolutną dziewczynką, która będzie walczyć o siebie zablokowała jej okno. SMS Tiffany do Emana z 10 października. Ona znowu oparzyła sobie tę cholerną nogę? Wskazuje, według śledczych, na to, że dziewczynka najprawdopodobniej, będąc już w tej pierwszej fazie, która, jeśli nie zostaje przerwana, prowadzi do śmierci głodowej czyli mocne odczuwanie głodu i poszukiwanie jedzenia dziewczynka rzeczywiście udaje się do kuchni, żeby znaleźć coś do jedzenia. I być może korzystając z nieobecności Tiffany, zajętej być może małymi dziećmi no, lub czymkolwiek innym, na chybcika chciała coś wziąć z talerza lub z gorącego garnka. I wtedy niestety, ale y, zawartość tego naczynia wylądowała na niej. SMSy z 13 i 14 października, kiedy Tiffany informuje pracującego Emana że ta twoja znowu narobiła na dywan, no potwierdzają znowu to, że dziecku nie wolno było korzystać z ubikacji i że znajdowała się już w drugiej lub nawet trzeciej fazie wyczerpania, czyli zmęczenie, apatia, niezdolność do wykonywania podstawowych czynności, czytaj, do kontrolowania swoich podstawowych no, potrzeb fizjologicznych, utrata wagi i energii. Dokumentacja fotograficzna rzeczywiście potwierdza fakt, że dziecku nie wolno było korzystać z ubikacji. Zacznijmy jednak od początku. Kiedy patrzymy na pokój Emani, to co się rzuca w oczy, to to, że on jest kompletnie bezosobowy. Nie ma tam żadnej ładnej tapety, obrazka, półki z książkami, stolika nocnego z lampką czy innych maskotek. Jest on zupełnie no, nagi, jest tam tylko gruba moketa, łoże i szafa we wewnętrzne, i zarówno łóżko, jak i moketa są poplamione na żółto-szaro-brązowo. Plamy na mokecie w kąciku pokoju świadczą o tym, że no, dziewczynka jako cywilizowana osoba załatwiała się początkowo właśnie w rogu tego pokoju. A potem, kiedy najwyraźniej brakowało jej już sił i już nie kontrolowała siebie, plamy te są widoczne na środku pokoju i na łóżku. Przy czym doktor Stauffenberger doprecyzowała, że organizm wypróżnia się nawet wtedy, kiedy nie otrzymuje już ani jedzenia, ani picia, dlatego że no, mimo stwierdzonej u UM, Emani ostrej niewydolności nerek, one jednak cały czas pracują, no bo cały czas filtrują krew i wtedy. Ciało się też wypróżnia, ale to są już po prostu innego rodzaju wydzieliny. Pani patomorfolog poinformowała nas również o tym, że dopiero faza letargu powoduje no jakby wyłączenie zmysłów, a w związku z tym skrócenie jej cierpień. Wszystkie te wspaniałe potrawy, które Tiffany skrupulatnie dokumentowała przesyłając je na telefon Emana, lasagne z cukinią, spaghetti, pieczony kurczak, ciasteczka czekoladowe itd. Wszystkie te potrawy, ich zapach dochodził do dziecka, do emani, jej mózg je rejestrował i w związku z tym układ nerwowy był podrażniany, powodując u dziewczynki wręcz tortury. Patomorfolog zaznaczyła, że jest to straszna męka. Kiedy osoba głodna czuje zapach potraw, ale nie może ich zjeść. Data 24 października pozwala jednak mieć nadzieję, że był to dzień, w którym jej cierpienia zostały skrócone. Eman zezna, że kiedy tamtego dnia przeniósł ją zwanny do łóżka, to ona już nie opuściła tego łóżka. Więc możemy, myślę, mieć nadzieję, że. Od tamtego dnia coraz bardziej spowijał ją już nie zapach potraw, tylko właśnie letarg. Jedyny i ostatni gość, jaki nawiedził ją w tym domu. Babcia Robin nie była zadowolona z wyroku śmierci. Twierdziła, że najlepszą karą dla tej kobiety byłoby, gdyby do końca swoich dni gniła w więzieniu, rozpamiętując o tym, co zrobiła. Ale Mecenas Potter w swojej mowie zamykającej, tuż przed tym, kiedy przysięgli mieli udać się na rozstrzygającą rozprawę, zwrócił im uwagę na jeden istotny fakt: Tak, proszę państwa, bardzo państwu wierzę, że uważacie, iż śmierć to byłby tak naprawdę akt łaski dla tej kobiety. Bardzo wam wierzę, że uważacie, Iż najlepszą karą byłoby dla niej dożywotne więzienie bez możliwości warunkowego zwolnienia. Tak myślicie wy, bo jesteście ludźmi zdrowymi. Ale nie ta kobieta. Nie kobieta, która nie pozwalała dziecku korzystać z ubikacji. Nie kobieta, która nie wietrzyła jej pokoju. Nie kobieta, która przez dwa miesiące po przeprowadzce do swojego nowego mieszkania. Uczyniła z jej, pokoju, z jej sypialni Łazienkę, a codzienną dawkę energii dodawała jej myśl, że dziś znowu nie dam jej nic do jedzenia. Nie, proszę państwa, nie ta kobieta. No i okazał się skuteczny a może było to tylko proforma dlatego, że po bardzo krótkiej naradzie. Przysięgli wracają i jednogłośnie skazują Cifani Nicole Mose de Domo Bashir, na karę śmierci. Na wykonanie wyroku oczekuje ona po dziś dzień w stanie Georgia w Arendelle. I myślę, że więcej nie będziemy tracić czasu dla tej pani psychopatki. Dzięki Bogu wyrok zapadł jaki zapadł. Natomiast. To Eman Moss jest tym, za którym ja w całej tej historii nie nadążam. Co brzmi jak niezły oksymoron, jeśli się weźmie pod uwagę tempo jego myślenia, wypowiedzi i w ogóle reagowania. Początkowo myślałam, że po prostu Eman Moss jest facetem bez kręgosłupa. No bo dobra, na początku on musiał dużo pracować, był samotnie wychowującym ojcem. No i nawet jeżeli jego matka i jego siostra wzorcowo zajęły się dziewczynką, to on no zwyczajnie po prostu nie miał czasu, żeby stworzyć więź z własnym dzieckiem. To, że jest on zdolny do tworzenia normalnych relacji międzyludzkich, świadczy jego wieloletnia przyjaźń z Rudim. No dobra, no ale potem wpada w ręce pani Tiffany Nicole. I ta robi z nim co chce, bo to jest gość bez kręgosłupa. No i, no i tyle. To go oczywiście nie usprawiedliwia, ale no do jakiegoś stopnia jestem sobie w stanie jakoś tego człowieka, jego naturę skatalogować. Ale ten obraz zdecydowanie się zmienia w momencie zeznań detektywa Flynn, który mówi, że przez całe tamto przedpołudnie 2 listopada. Eman Mous, on czuł, detektyw wiedział, że Eman Mous kręci, kluczy, i dla detektywa było jasne, że robi to po to, aby bronić swojej żony. No, czyli gość, który w ani jednym momencie nie podjął starań, żeby ratować własne dziecko, staje w szranki z gliną w obronie własnej małżonki. No i w tym momencie stwierdzam, że nie. Nie wiem, co to jest za typ. Nie wiem, kim jest Eman Moss. I w tej niewiedzy nie jestem osamotniona, ponieważ Emanowi życie uratowały dwie rzeczy. Pierwsza, że posłuchał się swojego przyjaciela Rudiego i sam zadzwonił na policję. A druga to to, że śledczy nie byli w stanie określić, na ile on sam miał udział świadomy w tym, co się działo. Jeden rzut oka na jego grafik powoduje, że dla wszystkich jest jasne, że to nie on był tutaj modus vivendi ca w całej tej historii. Gościu był w domu dziennie dwie godziny, po czym wracał na sześć godzin, żeby się przespać i na abarot do pracy. Mecenas Potter mówi wprost na sali sądowej, zwracając się do przysięgłych, czy naprawdę myślicie Państwo, że this fool, czyli dosłownie tłumacząc, ten guptok, zdolny byłby do takiego planu? No i znowu dla wszystkich jest jasne, że nie. I dla Was też stanie się to jasne, niezależnie od tego, czy znacie angielski czy nie, to w ogóle nie ma tutaj znaczenia, kiedy obejrzycie sobie jego zeznania. Bo tutaj mowa ciała jest najważniejsza, tym bardziej, że mężczyzna ten artykułuje, jakby miał, jakby mu cały czas działało jeszcze jakieś znieczulenie dentystyczne. Bardzo trudno go zrozumieć, ale jak mówię, to nie chodzi o to, co on mówi. On w ogóle zachowuje się w czasie tego przesłuchania, jakby tam przyszedł na herbatkę. Są momenty, kiedy on się śmieje, kiedy się uśmiecha szeroko w momencie jednak, kiedy mecenas Potter spojrzeniem lub tonem daje, przypomina mu gdzie i na, na okoliczność czego on się tutaj znajduje ten natychmiast tak, tak proszę pana, tak, tak on ze spojrzenia z tonu rozumie czego się od niego oczekuje i natychmiast stara się tym oczekiwaniom sprostać to nam pokazuje jaka musiała być komunikacja między nim a Tiffany która Robiła z nim co chciała. Jedynym, który nie mógł sobie poradzić z Emanem Mousem, był detektyw Flynn. Nie mam pojęcia, co to za typ. Wiem tylko, że jakby uznał w końcu swoją winę i odsiaduje do żywocie. Tristan i Emma zostali skierowani do rodziny zastępczej, gdzie ponoć wiodą szczęśliwe, spokojne, stabilne życie. Materiał ten chciałabym zakończyć ym, komentarzem niejakiej Sheran, która napisała W moim afrykańskim narzeczu Emani oznacza pokój. A więc spoczywaj w pokoju, droga Emani. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia.